Państwa. Dla Telewizji Narodowej reportaż 20 listopada 2016 roku robi Radosław Siedlecki z oficjalnego przywitania pana Zygmunta Miernika pod jego banerem. O, oficjalne przywitanie pana Zygmunta Miernika, dodam, bohatera narodowego. Dobrze. Okej, wszyscy witamy Zygmunta, jesteśmy z tej strony. Proszę bardzo panów, wszystkich zapraszam, witamy Zygmunta, idziemy tutaj. Witamy Zygmunta, tak jest. Przepraszam pana, jak może pan się przesunąć troszkę? Dobrze, nie przejmuj się, my tu będziemy. Dobra? Nie patrz się, rozumiesz, na krótkie, bo ona jest tak, tak, żeby pan nie zasłaniał kamery, która tu będzie. Chodź tutaj. Dobrze, i są dwa torby. Jest Zygmunt. Pamiętasz dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Weź obecnij sobie ze 20 cm. Będzie ok. Chodź, chodź. Ty to będziesz ja? Dobra. Czyli tak. Czyli proszę państwa, witamy bardzo serdecznie Zygmunta, który dostał 3 dni przepustki z więzienia. Mamy nadzieję, że zostanie wypuszczony na stałe niebawem. Dzięki naszej akcji. Witamy cię serdecznie. Chodź do nas. Brawo! Brawo! Na samego początku jestem tutaj, czekam na ciebie. Tak jak powiedziałem, pierwszego dnia do ostatniej kropli krwi, kiedy tutaj staniesz, ale wolny, my ten burdel zlikwidujemy. Ale jeżeli ciebie nie ma, my tu będziemy i będziemy robić wstyd na całą Polskę. Gersztochowej, Bodnarowi, całej tej szajce przestępczej, która tutaj rządzi. Zorganizowana grupa przestępcza w formie wymiaru niesprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy taki, poczekaj się, mamy drugi tor, który jest ważniejszy. Tak. Trzymaj ten tor. O, bo tu jest z kotwicą. Zdejmiemy z niego. Bo on może zjechać. On może zjechać. Trzymam. Ostrożnie. Chcecie powietrze tu napuścić? No żeby było widać w kamerach, co jest na nim. Proszę do kamer. Ej! Zygmusiu kochany, tort ci wręczamy i ciągle na ciebie czekamy. Mam nadzieję, że my bohater narodowy! Słuchajcie państwo, więzień czwartej drodzy moi koledzy, przyjaciele, znajomi i wiele innych tutaj przybyło. Jest to zażenowane, tak miłe przyjęcie. Zasłużyłeś na to. Słuchajcie państwo, słyszałem, jak będę wolny. Człowiek, który się nie boi, jest zawsze wolny. Bez względu, gdzie przebywa. Boją się ci, co zamykają się za tymi drzwiami. Boją się ci, co są winni. Jestem niewinny, gdyż ujawnianie korupcji, zbrodni nie może być winą. Słuchajcie, nie może być tak, że ci, co winni siedzieć, są na wolności. I nie mam nic sobie do zarzucenia i moja rodzina, że jestem tam, gdzie jestem. Bo ja im tylko tam blokuję miejsce i wyjdę wtedy, kiedy winni być tam, bo między nami uczciwymi Polakami i tymi łobuzami pod komunistami musi być jakaś granica. Skoro oni są na wolności, to ja chcę być w więzieniu. Dlatego, że nie może być tak, żebyśmy jedni i drudzy chodzili po tych wspólnych ulicach. Dziękuję wam wszystkim. Bardzo wam dziękuję za trud, który tu wkładacie. Za wasze wielkie poświęcenie. Ale Polska jest nasza. Polska nie jest kasty sędziowskiej, bo nierozliczone zbrodnie, nierozliczone grabieże majątku narodowego,
są tylko dlatego, że mamy taki wymiar niesprawiedliwości. Jest to ochrona komunistów, którzy się chronią. Najwyższy czas to zmienić. Nie wystarczy jedna ustawa. Ten wymiar niesprawiedliwości to trzeba wyburzyć do fundamentu. Bo na zgniłych fundamentach i murach nie zbuduje mi się nic nowego. Wchodzą następne popłuczyny komunizmu i dzieci, które są jednogrodnie gorsi jak ich dziadowie i ojcowie. Bo mnie, a co mnie dziadek obchodzi? A to nie ojciec obchodzi, ja jestem Europejczykiem. No to proszę bardzo, bierzcie papiery i jedźcie do Europy. Bo tu jest Polska. Dziękuję Państwu. Całym sercem, Zygmunt, jesteśmy z Tobą. Całym sercem. Ja Zygmunt. Chodź przyjacielu, chodź! Witam serdecznie i nowo ballady ułożymy. Cukry synom dołożymy. A przygrywka gdzie jest? No jest przygrywka, na się znajdzie. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dzień dobry, witam. Tylko ten, kto rzucał. Co możemy zaśpiewać? Tortem, a pomidorem łotrów. Bo tort do jedzenia tylko trzeba szanować. Pomidory też. Tak, albo nawet petardo. To powiem za żony. To myśmy byli na wszystkich rozprawach. A Kiszka nie był leżał na... Jest to człowiek, który nie poniósł jednego dnia, nie odbył więzienia. Teraz wiemy, ile ma, jest pytanie, krwi na jego rękach. To nie tylko wuj. To są te lata w Londynie, gdzie wskazywał na śmierć ludzi. Oddawał w ręce UB. Głównym prowadzącym Jaruzelskiego był. Ale ja lata 40. No ja mówię o latach 40. Ilu Polaków wartościowych sprzedał? Ilu z nich skończyło życie? Ile złamano karier? Zrobimy teraz mini koncert. Rozpoczynamy. Dobra. Oj, da, mamy, są dyskantami, ziemi szure, kat i kleć, płacz i wrzeć. Oj, da, nie zamknęli nich nika Adama, oj, da, zakluczyli Zygmunta Miernika, to z koszów Brukseli cebryka, a nie ściąga i nie zaklucza Stefana Michnika. Oj, dana, mamy sądy z kantami. Następna tura tu. Czyli tak, zaśpiewamy, proponuję Legiony. Pierwszą brygadę. Czyli pierwsza brygada. Dobrze. Na przywitanie Zygmunta. Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los, legiony to żołnierska nuta, legiony to ofiarny stos. My jeszcze brygada, strzelska brygada, na stos rzuciliśmy. Żołnierza brygada, strzelca.
swoją krew i marzy sny. Święcić dni, wśród fałszu siać, ze w namiętności, gwiazdą swych ciał, żarem swej krwi. Jest to piosenka o innym, o internowanym człowieku na Kubie. Myślę, że sytuacja jest nieco podobna. Wczuję się w sytuację żony i chcę zaśpiewać dla pana listy. Szanowny panie, prezydencie Francji, piszę w sprawie mego męża, poety. Od lat 13 w pełnej izolacji, od lat 23 zamknięty w twierdzy. Siedzi przed murem w infanickim wózku. Coś po torturach w kręgosłupie zaszło. Był oskarżony o kontrrewolucję. A pan podobno zna Fidela Castro. Mąż mi pisał, że czuje się wolny. I to jest prawda, jest i będzie zna. A ja po świecie błąkam się potwornym. I szukam kogoś, kto by się tym przejął. Szanowny panie, prezydencie Stanów, piszę w sprawie mego męża, poety. Od lat 23 izolowany, ma pojedynczą cel w ciężkiej twierdzy. Prezydent Francji nie mógł nic poradzić, a mąż mój siedzi za parę słów prawdy. I chyba wiedział, że prawda go zdradzi, ale nie myślał, że zdradzi go każdy. Pan się nie musi przejmować układem. Proszę mi pomóc z perswazją siłą. Mąż jest daleko, marzeń nie ma żadnych. Prócz tego byśmy razem lat dożyli. Szanowny panie, pierwszy sekretarzu, piszę w sprawie mego męża, poety.
ponad 20 lat podlega karze naprawdę nazbyt ciężkiej dla człowieka. On w swoim imieniu nic nie zrobi, nic już nie napisze. Będziemy żyli, jakby nas nie było. On w swoim wózku przecież tylko myśli o przyjaciołach, którzy już nie żyją. Nie proszę łaski, proszę o pogardę. Jeden zgadnijmy ruch przechwatnej ręki. Niech pan napisze, a poszli do diabła. I odejdziemy i skończą się męki. Boże jedyny, dzięki ci za siłę, którą nam dałeś na te długie lata. Bo choć oddzielny, jesteśmy silniejsi od kata i od przyjaciół kata. Wielu Polaków. Panie prezydencie, czy mamy pisać, czy pan z urzędu zajmie się wymiarem sprawiedliwości dla dobra Polski? Jest to nadal bardzo aktualne słowa, nie tylko na Kubie, ale w wielu krajach, ale przykro mi, że i w Polsce. Zygmunt jest siostra Księdza Zyka, kapelana Świętej Pamięci. Proszę państwa, siostra księdza Zyka, naszego kapelana ze stanu wojennego, zamordowanego skrytobójczo przez Służbę Bezpieczeństwa. Bardzo ci dziękujemy, że przyszłaś. No razem żeśmy procesy z Kiszczaka przeszli, prawda? Tak. Bez Kiszczaka. Razem przeszliśmy proces z Kiszczaka, bez Kiszczaka może, bo my bywaliśmy na wszystkich rozprawach, a Kiszczak w tym czasie na swojej działce plażował się. Albo w Egipcie. W związku z tym, myślę, że Kiszczak, no niestety pan go już teraz zasądzi. My nie mamy tej szansy, ale został jak pies pogrzebany. Myślę, że na to zasłużył osobiście na moich oczach. Także jestem Bogu wdzięczna, że mogłam w tej ostatniej chwili chociaż widzieć, co się z oprawcą mojego brata stało, jak został pogrzebany bez honorów. Myślę, że to chyba jest odpowiedź za całą kształt jego pracy. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać za te słowa. Ale zostaje jeszcze jedna sprawa. Napisanie prawdziwej historii. I bardzo nas to boli, że jednak się mówi generał. Ten człowiek nie zasługuje na słowo generał. Jeżeli tak, to może ruski, bo na pewno nie polski. Najwyższy czas rozliczyć nawet pośmiertnie zdrajcę. Historia, która mówi, że jest półprawdy, nie ma półprawdy. Albo jest fałsz, albo jest kłamstwo. Nie ma półprawdy. A więc nie pozwólmy, żeby historię pisali dzieci Uzbeków on. My musimy twardo domagać się rozliczenia. Możemy przebaczyć, ale zdrajców najpierw musimy poznać. I to jest ważne. Muszę cię prosić. Teraz jeszcze zaśpiewamy. Nie zauważyłem, przepraszam. Witam panie Mirku. Nasz ród nie dałby pogrzeć owy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Aby nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż. Pomóż Bóg. I ostatni.
pomóż Bóg. To jeszcze, żeby mieć nadzieję, kolejna dedykacja, ostatnia dla pana. I dla wszystkich, którzy się borykają z niesprawiedliwością, abyśmy wszyscy nie stracili tej nadziei i walczyli o dobro, o prawdę do ostatka. Czy nadzieje nie te lichą marni, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat wiele ran, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, przyszłych poświęcę w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, przyszłych poświęcę w duszy bohatera. Cię odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co zawsze z podniesioną głową, nie da się zetknąć ze swego stanowiska. Lecz tę, co zawsze z podniesioną głową, nie da się zetknąć ze swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szalę, która na pośle leci bez wody męża, lecz tę, co samą niezdobytą walę, przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama niezdobytą walę, przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się płonić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje i przechowywać się w ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszło w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszło w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie te lichą marni, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, zieloną obronę. Słuchajcie, to ja wam dziękuję. To ja wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Ja to chcę. No, jestem za poznawanie. Bo tak wielu ludzi nie wspiera. Nie wspiera. Wspiera naszą wspólną sprawę. Bo tylko wtedy rozwiązujemy nasze sprawy, rozwiązujemy wszystko razem. Bardzo wam dziękuję. Na prośbę organizatorów Zielona Obrona, włączmy się wszyscy co najmniej w refren. Ekstrema już śpi, szczekają gdzieś psy, skończyła się wolna sobota. Wyruszył szum suk, są buty obrót, ktoś w oczni gwałtownie łomota. Zielona wrona, 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 wr
codzienna łapanka szalała w codziennej złości. Kobie zaś stwierdla zrobiono internat dla członków Solidarności. Zielona chroma, ziółka wrzeszane rany. Kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten został internowany. Słuchajcie, kochani moi przyjaciele, jeżeli ktoś się nie sprzedaje na YouTube'ach i na innych, zbliża się rocznica. Fajnie, słuchaj! Nie pesz mnie, nie pesz! Tylko nie pełzyli. Słuchajcie, zbliża się rocznica starowojennego i musimy przypomnieć, że nikt nie poniósł odpowiedzialności karnej za to, jako grupa przestępcza prowadziła ten stan wojenny. Za śmierć wielu ludzi, oni mówią, że 20 paru, jak wiemy, że nie wiemy. Bo nie odpowiedzieli, ile osób zmarło, bo nie miało pomocy. Ile osób tam gdzieś łebu kręcili, choć nie było. Ile doprowadziło do kalectwa, ile doprowadziło do emigracji. Tak by nie może. Bo zwrotnie na narodzie polskim. Zbrodnie na narodzie polskim, nierozliczone, będą robić nowe zbrodnie. Dokąd to będzie trwało? Winni nie zostali ukarani. Jak długo elity podkomunistyczne będą się nawzajem chronić? A więc warto też 12 na 13 grudnia przyjść do domu. A może w końcu poprosimy tych naszych przedstawicieli wybranych władzy, moich kolegów, gdzie byliśmy razem internowani, wielkich działaczy Solidarności, co dziś siedzą na Wiejskiej. Spytać się, nie komisję tego, tamtego, ale powołać komisję i sprawdzić, kto chronił tych zbrodniarzy i pociągnąć do odpowiedzialności. Nie jest to zemsta, jest to dziejowa sprawiedliwość. Bo nierozliczone zbrodnie powtórzy się jeszcze raz. Zrodzą nowe zbrodnie. Mamy lata 50., 60., 70., 80. i mamy smolę. Kto, kiedy i następnym razem. Bo tylko to będzie, jak nie będą pociągnięci winni do odpowiedzialności. Dziękuję.
kiedy trybunał zgroni, nowy prezydent i premier rozgoni. Czekamy! Co mamy do zaśpiewania? Dobra, daj dziewczynie odpocząć. Dla telewizji narodowej z placu Krasińskich z miasteczka Zygmunta Biernika robił reportaż Radosław Siedlecki 20 listopada 2016 roku.